Także proszę Państwa, obrady obradami tutaj, ale my sprawdzamy taki film, który wrzuciłyśmy do YouTube, że coś firma Google ma tu jakieś obiekcje, kontra. Zobaczymy. Czyli tak, jeszcze raz, cofnę do przodu, 33 minuty, 19 sekund. Jaka jest zawartość tego filmu? To więc tak, w przemówieniu mamy Szydło. Nic jakiegoś takiego gorszącego, nic złego. Idziemy dalej. No, w Polsce jest linia Mysia, może samo to się wielu opcjom politycznym nie podobać, opcjom politycznym, które by chciały może Polskę po żydowsku, czyli od końca inwigilować po żydowsku, czyli od końca jednostrony, nie tak, żebyś nic nie miała do gadania. Że w kozi róg kogoś zapędzić, tak żeby ten ktoś już nic nie mógł powiedzieć. Tak samo jak kupić samochód. I tu na Saskiej, proszę bardzo, samochód stoi, nic nie jedzie. Dobrze. 33 minuty, sprawdzamy ten film. Co tutaj takiego jest? O kontynuacji obrad w sali kolumnowej SMS-ami, jako informacje SMS-owej oraz poprzez komunikat wyświetlany na sali plenarnej w Sejmie na ekranach. Każdy z posłów mógł wejść do sali kolumnowej i jej głównym wejściem i brać udział w takim głosowaniu. Ja podejrzewam, że w innym filmie to samo normalnie przechodzi. Także film, który wchodzi w nocy, 33 minuty, 19 sekund, który wchodzi w nocy, to jaka jest społeczność? Bo oni się powołują na coś w Google, który się raz to mówi, coś, co nie istnieje. Jaka społeczność jest w nocy i w momencie, kiedy film wchodzi, a wchodził bardzo długo, bo to wchodził mi na telefonie, wchodził ponad godzinę, no to przecież wtedy, kiedy film wchodzi, to nikt z tego filmu nie ogląda, nie słucha, nie podgląda. Także to jest kolejna jakaś oszustystyczna działalność, funkcja fałszywa elektronicznych urządzeń internetu. To znaczy może już nawet nie elektronicznych, tylko po prostu internetowych, no bo najpierw była elektryka, potem była elektronika, a teraz internet. No niestety tak się to komplikuje, coraz bardziej precyzyjnie, ale czasem człowiek się zapędzi w kozi róg i zapomina o mądrości, o logice, o tym, co najważniejsze w życiu. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie Państwa witam. Ja powiem kilka słów o pracy Senatu. Po pierwsze o pracach, które toczą się w trybie legislacyjnym. Minister także dodał, że ubiegał się on wcześniej o azyl, a zatem po raz kolejny odsłania się nam oblicze Europy, która nie radzi sobie z napływającymi falami nielegalnych imigrantów. Europa sobie nie radzi sobie z Na tej świętach to dobrze jest pokonać. Tak na to, żeby dobrze każdemu człowiekowi życzymy wszystkiego najlepszego, codziennie, 25 grudnia, 25 grudnia. No my cieszymy się, że w ogóle mamy więcej czasu, że nie musimy
musimy iść do pracy. Nadaje nasze radio, czekamy w ogóle, że to są wejrzymy z pomysłem, musimy iść do pracy. Proszę radio, budzę się posiłami, wytworzę sobie skórę. Zdrowie, jak ma dobrze pod kopułą. I dalej sprawdzamy ten film. Jest tutaj na temat wypadku w Niemczech. Niech Państwo zobaczą. Jakby Google żydowskie chciało sterować, któryś raz to mamy. I gdzieś to się załamie, gdzieś to się wyda, oliwana wiesz, tu wypływa. I potem mogą mieć tylko za mieć pretensje do kogoś, do samych siebie. Bo kiedyś jak oni komuś likwidowali filmy, to na 6 miesięcy, teraz 3 miesiące, że potem nie możesz wrzucać, jak coś, Google zauważy, że coś jest nie tak. My sprawdzamy, co tu jest nie tak. Jest na temat wypadku, mówione na temat wypadku w Niemczech. Mówiła Szydło, jeszcze będzie mówiła Szydło, mówiła Pawłowicz. Co takiego jest, czego oni nie lubią? Może więcej, jak coś o Panu Bogu mówimy, to więcej Żydzi, jak zamordowali. Jezu, to wszystko wychodzi oliwa. Jak zamordowali Jezusa Chrystusa, to potem nawet i Pan Bóg był im po prostu niepotrzebny. Panie doktorze, niestety pierwszą ofiarą tego aktu przemocy był polski obywatel. My w tym momencie pytamy się także o bezpieczeństwo Polski na tle tych niepokojących wydarzeń, które w ostatnim czasie dzieją się w pozostałych krajach Unii Europejskiej, ale także w tej kontekście decyzji podjętej przez polski rząd o braku zgody na relokację do naszego kraju emigrantów. I teraz niech Państwo wszyscy się przysłuchają, się przyjrzą, co tutaj takiego jest. Mówimy na temat wypadku. Film 33 i 19 sekund. I to trzeba zgłosić, że komputer się myli, ale oni się powołują na społeczność, której nie ma. No to więc same kłamstwa, to jest działalność oszustystyczna. Ktoś może poczuć się urażony, że go kłamują, że oszukują i że co do innych rzeczy też, gdy podejrzenia się potwierdzą, no to ludzie po prostu odchodzą. A teraz tych opcji w internecie poza Google jest tak dużo, że są one zagrożeniem właśnie dla Google. Zobaczymy dalej. No co mamy tutaj w tym 33-minutowym wykładzie, w tej audycji radia, to FM, Eurokoncita, Barbie Baby Lansky Mestro. Są to komentarze. Państwo sami widzą, jak to oliwa na wierzch wypływa. Każdy człowiek potrafi to zauważyć. Nawet i moherowi mogą pewne rzeczy zauważyć, pewne opcje. Nawet ludzie też, jak chodzą do kościoła całe życie i coś zauważą, że coś nie jest tak, to potem ludzie odchodzą z tych kościołów. Potem ludzie nie chcą mieć z tymi kościołami nic wspólnego. No bo jak mówią kłamstwo i oszukują ludzi, a tylko chodzą na tacę, zbierają, a ci punkty internetowe zbierają, bo chcą na przykład w firmie Google być największi, najzamożniejsi, ale potem dochodzi polityka mieć największy wpływ na cały świat. No to więc właśnie ludzie mówili, Janek Witek mówił, inni ludzie też, jeszcze jak żyją, to mówią, że Żydzi chcieli inwigilować nawet polską armię, polskie wojsko, proszę Państwa, a Polska się nie dała. I teraz, proszę Państwa, dla nich to jest jak kij w mrowisko, jako że wbili sobie samobuja lub
że siedzą na gałęzi i sobie sami piłą tę gałąź podcinają. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Koncita Barbie Baby Langstrom Extra, u nas cała prawda, u nas omawiamy kontrowersje wszelkie. Czym się można brzydzić, czym można pogardzać? Pogardzać to można tym, że ktoś porzuca Pana Boga, porzuca Pismo Święte, do śmietnika. Słuchajmy dalej. 4 w 1. W dniu wczorajszym wydarzyło się w Berlinie. Myślę, temat aktualny, więc będziemy do spraw związanych z bezpieczeństwem naszej ojczyzny niejednokrotnie jeszcze powracać na antenie Radia Maryja. Bardzo dziękuję i gorąco pozdrawiam. Bóg zapłaci. Gościem aktualności dnia był pan dr Łukasz Register, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, panią minister Małgorzatę Sadurską. Szczęść Boże, pani minister, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam ojca redaktora, witam słuchaczy. Pani minister, trwa spór polityczny wywołany przez opozycję od piątku przed Sejmem. Trwa protest. Salę plenarną cały czas okupują posłowie opozycji. W mediację włączył się prezydent Andrzej Duda, który w niedzielę spotkał się z opozycją, a w dniu wczorajszym rozmawiał m.in. z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, panem premierem Jarosławem Kaczyńskim oraz marszałkiem Markiem Kuchcińskim. Jak te mediacje przebiegały? Do tego jeszcze, ojcze, należy dodać, że pan prezydent już w sobotę wystosował apel do wszystkich stron sceny politycznej. Zaapelował o to, żeby uspokoić nastroje, tak aby prace w parlamencie odbywały się w taki sposób cywilizowany, żeby nie były zakłócane. I w taki sposób, jaki powinien zachować polski, w ogóle jaki powinien zachować parlament, czyli należy tą powagą. Pan prezydent zaapelował, żeby sytuacja nie była wykorzystywana przez część opozycji jako taki pretekst do grania na emocjach, czy dochodziło do takich sytuacji, z jakimi mieliśmy do czynienia w czasie piątkowych obrad Sejmu, kiedy to fotel marszałka, nie tylko mównica, ale i fotel marszałka został zablokowany. Pan marszałek nie miał możliwości prowadzenia prac. No był to ewenement. Ja dzisiaj tak byłam posłem i nie wiedziałam, żeby takie rzeczy miały miejsce. I to było, i to jest po prostu niezrozumiałe. Pan prezydent w liście wyraził nadzieję, że ten spór, który powstał, uda się jak najszybciej zakończyć. Zaapelował o dobrą wolę, o dobry rozsądek i zaapelował do wszystkich stron sceny politycznej o taką propaństwową postawę. Ale jak również zgłosił swoją gotowość do przeprowadzenia mediacji, bo przecież prezydent, jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, stoi na straży zachowości władzy państwowej. I kiedy Sejm został sparaliżowany, pan prezydent chciał spotykać się, rozmawiać, tak żeby te emocje, które zostały naprawdę już podkręcone bardzo mocno, żeby zostały wyciszone. I spotykał się i przez całą sobotę odbywały się spotkania z przedstawicielami, z szefami opozycji. Pan Lech spotkał się z prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, potem liderem ugrupowania Kukiz 15, panem Pawłem Kukizem, Nowoczesnej, Ryszardem Petru, jak również Grzegorzem Schetyną, przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. I rozmawiał o jednym, o tym, żeby znaleźć kompromis, o tym, żeby usiąść do rozmów, o tym, żeby wyciszyć to, co się dzieje w Sejmie, kiedy trwa od kilku dni
i blokowanie sali sejmowej. Oczywiście przedstawił swoje stanowisko w sprawie tej, która wydaje się wywołała tą całą sytuację. Chociaż mówię wydaje się, dlatego że tej sytuacji już nikt nie jest pewna, mianowicie sprawę związaną z mediami. Marszałek Kuchciński chciał uporządkować pracę dziennikarzy w Sejmie. Chciał wprowadzić takie może inne zasady, wprowadzić nawet do dziennikarzy większy komfort pracy. Dlatego zaproponował pewne rozwiązania, które jeszcze nie były obowiązujące. Zostało to wywołane, zostało to wzięte przez opozycję jako pretekst, czy wykorzystane jako pretekst. No i potem doszło tylko do eskalacji. Pan prezydent jasno powiedział zarówno w oświadczeniu, które zostało opublikowane w sobotę, ale to też w tej sprawie rozmawiał i z marszałkiem Sejmu, i z marszałkiem Senatu, że w sprawach dotyczących działalności mediów, w sprawach dotyczących tego konstytucyjnego prawa, jakim jest dostęp opinii publicznej, dostęp Polaków do informacji, należy usiąść i rozmawiać z zainteresowanymi, z nami, z szefami redakcji, z dziennikarzami, tak, żeby to wszystko, co zostało ustalone, żeby w jakimś konsensusie przyjąć. I ten pierwszy apel, pierwszy postulat pana prezydenta na raz mobilizację. Już w sobotę pan marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział, że odbędzie się takie spotkanie z dziennikarzami. I w sprawach mediów nastąpił powrót do takiej opcji zerowej, że zostały przywrócone zasady, które obowiązywały do tej pory, a ma być ustalone rozmowy z szefami redakcji, z dziennikarzami, tak żeby w pewnym konsensusie to wszystko uzgodnić. Natomiast mimo wszystko, że takich działaniach to nie jest tak. To jednak ta eskalacja, to jest bardzo mocno podgrzewane. Przecież w niedzielę wszyscy byliśmy świadkami, Pani minister, miałbym gorącą prośbę, żeby troszeczkę może się gdzieś się przesunąć w pomieszczeniu, w którym pani minister jest, bo są momenty, w których gdzieś coś niedobrego dzieje się z zasięgiem. Teraz jest dobrze. Kontynuując, te emocje zostały bardzo mocno podgrzane, ta spirala ciągle się nakręcała, czego byliśmy świadkami w czasie wydarzeń na Pawelu, kiedy prezes Jarosław Kaczyński i inne osoby chciały pojechać, pomodlić się na grobie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki i to im po prostu uniemożliwiono. I to jest bardzo zastanawiające, bo możemy sobie wszyscy wyobrazić taką sytuację, że nasza droga, na groby naszych bliskich zostaje w gwałtowny sposób uniemożliwiona. Ktoś się kładzie na drodze, ktoś blokuje. No to są rzeczy, które nie powinny w Polsce mieć miejsca. I dlatego ciągły ten apel ze strony pana prezydenta, aby uspokajać emocje. To jest obowiązek nie tylko partii rządzącej, ale to jest obowiązek wszystkich rozsądnych polityków, żeby skupiać się na rozwiązywaniu problemu, żeby stanowić dobrym prawom, a nie tylko na potrzeby własnego zespołu politycznego doprowadzać do takiej sytuacji, jaką mamy teraz w Sejmie, czy jaką mieliśmy na Nowemu. Drugi taki temat, który był omawiany w czasie tych spotkań niedzielnych, to była sprawa ważności uchwalania budżetu. To podnosi opozycja, że budżet był uchwalany w sali kolumnowej. W tym zakresie pan prezydent rozmawiał w poniedziałek z marszałkiem Sejmu, z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, premierem Jarosławem Kaczyńskim, na temat właśnie tego sposobu uchwalania budżetu. Oczywiście są zapewnienia, że wszystko było zrobione zgodnie z regulaminem, zgodnie z procedurą. Niemniej jednak pan prezydent wystąpił do marszałka Sejmu na piśmie z dwoma pytaniami. Po pierwsze, czy było wymagane kworum do przyjęcia ustaw, do przyjęcia ustaw i w tym zakresie Sejm wydał oświadczenie, które było
Nie, my cały czas będziemy tutaj zamieszkiwać, tak jak ta niebuszka. Będziemy mieć tam chodziło, no ale będziemy sobie tam pojadały takie duże wycofaczki, jak nabierzemy trzy osoby, na po dwie paczki, to będziemy to miały zamknięte na cały ten. Ja już nie kupuję, nic takiego nie robię. Idę tam zobaczę do zawsze jeszcze dzisiaj pojadę na Mroza Niemskie 136, na 14 jestem tym setem. Mówię, ona zobaczy tam przy czasie, to tam może iść tam na nas sklepie. Także tam zapka jest taka, wiesz, tak jak i dzisiaj. Zadają? Praca, tak, praca. No, także wiesz, zobaczymy, bo ta wszystko to nam zadamało. Jeszcze by się zeżać. Ważne jest to, że przed I tutaj pan minister, wspomnijmy także, że procedury prawne urzędowe dotyczące zorganizowania manifestacji piątkowej przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej były przez opozycję przygotowywane znacznie wcześniej, bo tym mówi chociażby zgłoszenie tej manifestacji w ratuszu Miasta Stołecznego Warszawy, zamówienie sceny, zamówienie na głośnienie, zagłośnienie włącznie z zamówieniem te kanapy, które miały być prowiantem dla tych, którzy podejmą ten protest. Ta informacja oczywiście doszła do opinii publicznej. Ja chciałabym zwrócić jeszcze uwagę na inną rzecz, która no, mieliśmy do czynienia w czasie tego piątkowego protestu, w czasie blokowania Sejmu, blokowania możliwości wyjazdu przez posłów, to mianowicie tą prowokację, która na szczęście została nagrana i która została pokazana przez niektóre stanie telewizyjne, mianowicie, że człowiek najpierw dzwoni przez telefon, potem jest rzucona świeca dymna, która ma charakteryzować kadr. On kładzie się na ulicy, podbiega grupa osób, która sprawdza jego tętno, uchyla się nad nim, potem odstaje, bierze telefon, dzwoni i odchodzi. To miało wszystko spowodować takie przeświadczenie, że dzieją się rzeczy straszne, że są osoby ranne. I tego typu prowokacje są niedopuszczalne, bo tego typu prowokacje mogą powodować jeszcze większe, jeszcze bardziej radykalne zachowania. To jest naprawdę niedopuszczalne w tym zakresie. Oczywiście prawo do przedstawiania swoich racji, prawo do demonstrowania jest jednym z podstawowych praw obywatelskich wpisanych w konstytucję. Niemniej jednak powinno się to odbywać w sposób bezpośredni, zdyscyplinowany, a nie, żeby dochodziło do jasno określić jednym słowem prowokacji. Dobro polskie wymaga uspokojenia nastrojów, a nie ich eskalacji. Bardzo gorąco dziękuję pani minister za rozmowę i za komentarz. Bóg zapłać. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam ojca redaktora i pana posła. Rozmawialiśmy z szefem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z panią minister Małgorzatą Sadurską. Ona będzie wybierać się na święta, na drugi, na wieżę, bo oni Tak,
państwu, przenosimy się do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Senat po godzinie 11 wznowił obrady. W Senacie także senatorowie Platformy Obywatelskiej wnosili o odroczenie obrad Senatu z uwagi, jak mówili, na obecność koalicji BOR-u na terenie parlamentu. Ich wniosek został odrzucony w trakcie obrad. Marszałek Senatu, pan marszałek Stanisław Karczewski, spotkał się z dziennikarzami. Senat będzie rozpatrywał ustawy, które zostały skierowane przez pana marszałka, które zostały przyjęte przez Sejm w poprzednich posiedzeniach. Proszę państwa, ja mam nadzieję i bardzo apeluję do polityków Platformy Obywatelskiej. W Senacie nie ma polityków Nowoczesnej, nie ma polityków innych klubów, innych partii. Apeluję bardzo gorąco, żeby nie podnosić temperatury sporu politycznego. To jest niepotrzebne ani dla nas, ani dla Polski, ani dla powagi Senatu. Przede wszystkim Polacy chcą, święta w polskich domach były spokojne, żebyśmy nie dyskutowali na temat polityczny. Oczywiście rozmowy są potrzebne, bo dialog zresztą przeprowadziłem z państwem wczoraj, są obok w sali, jest potrzebny, był oczekiwany. Skutki naszego dialogu są, bardzo się cieszę, że dziś pani redaktor pytała się, czy będzie, czy nie będzie. Jest to teraz już pani redaktor. Ja bardzo chciałem, żeby Sejm był dla państwa otwarty. Jest otwarty i państwo swobodnie możecie przeprowadzać wywiady z dziennikarzami i również przeprowadzać się z nimi rozmowy. Ale uprzedzając państwa pytania, bo będzie pani redaktor zapewne za chwilę pytać, dlaczego czytam, pani czyta w moich, ja czytam w mnie, więc zapewne zapyta się państwa, dlaczego nie ma dostępu do galerii. Jest to realizacja zarządzenia pana marszałka Komorowskiego, który wyraźnie napisał. Jest to wyraźne respektowanie, nie, ja się nie mylę, jest to wyraźne respektowanie zarządzenia pana marszałka Komorowskiego, który stwierdził i napisał to w swoim zarządzeniu, że na czas, kiedy w sali plenarnej nie odbywa się posiedzenie, sala jest tylko i wyłącznie do wejścia z rzędu sali, mogą wyjść jedynie pracownicy. Tak to jest w tej chwili respektowane, bo nie ma posiedzenia Sejmu. Natomiast dostęp dla dziennikarzy jest i z tego się bardzo cieszę i cieszę się, że możemy z państwem rozmawiać i dyskutować. I ja chętnie odpowiem na pytania, ale nim to zrobię, to chciałbym jeszcze raz bardzo gorąco zaapelować do polityków Platformy Obywatelskiej, żeby nie stosowali obstrukcji, żeby nie stosowali metod, które są niedopuszczalne, żeby postępowali zgodnie z regulaminem i zgodnie z prawem. To jest mój gorący apel do polityków Platformy Obywatelskiej o to, żebyśmy w okresie przedświątecznym mogli ze sobą dyskutować, debatować, wspierać się, natomiast nie używać metod, które są niedozwolone w prawie, niedozwolone w naszym regulaminie, w regulaminie Senatu. Jeszcze raz o to bardzo, bardzo gorąco apeluję, przypominając również politykę Platformy Obywatelskiej państwu, że jutro mamy opłatek. Ja bym się chciał tym opłatkiem podzielić jutro ze wszystkimi senatorami i ze wszystkimi pracownikami Senatu. Wysłuchaliśmy wystąpienia marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pana Stanisława Karczewskiego podczas spotkania z dziennikarzami. Nawet nie mam ochoty, bo na dokładnie.
Maria, swoją aktualność dnia przynajmniej kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maria. Pana posła Prawa i Sprawiedliwości Stanisława Piotrowicza. Radna, szczęść Boże. Panie pośle, witam gorąco i pozdrawiam. Szczęść Boże. Panie pośle, powracamy do tematu dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego. Od północy z poniedziałku na wtorek zakończyła się 9-letnia kadencja sędziego Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego, prezesa tej instytucji od 2010 roku. Prezydent Andrzej Duda powierzył pani Julii Przyłębskiej pełnienie obowiązków Trybunału. Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Czy słyszymy się, panie pośle? Wspomniałem, że od północy skończyła się kadencja pana Andrzeja Rzeplińskiego. Prezydent Andrzej Duda powierzył pani Julii Przyłębskiej pełnienie obowiązków prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Co w najbliższej czasie zmienić się musi w Trybunale Konstytucyjnym? No dobrze, dobra, no, to jest bardzo w kontakcie, mamy telefony i tego, ja idę. No, dobra, dobra, no, okej, okay, dobra, no, fajna, jesteś i Mareczka pochowana. No na razie, tak. No w tej audycji nic takiego nie ma, co by tu się Google mogło nie podobać. A jednak państwo zobaczą, jak oni chcą inwigilować. Polska się nie dała. Ja uważam, że bardzo dobrze zrobiła. I teraz Oliwa wyszła na wierzch i za Polską mogą iść inni. Google przegrywa, choćby to, jak to mówią, sekty największe. Sekta góruje. Ja mówię, w jakim sensie sekta góruje, że ludzie się od niej odwracają i że wszyscy dowiedzieli się, że największa to jest sekta. No to proszę. No to wiesz co? Dzisiaj, proszę państwa, ryś. Teraz świeży płatkarpia ze skórą jedynie 1,49 zł za 100 gramów.
1,49 zł. Lidl, co tydzień coś nowego. To była reklama. 17 minut po godzinie 11 jest środa, 21 dzień grudnia. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jakub Kukla, witam, zapraszam do 14. Polskie Radio 24. Punkt widzenia. Przyglądamy się polskiej polityce. Oczywiście zaczynamy od tego, co działo się minut temu kilkadziesiąt, czyli do wspólnej konferencji prasowej najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Naszym gościem jest profesor Sławomir Sowiński, politolog Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, za nami konferencja, piątka najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości, między innymi premier Beata Szydło, między innymi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jak pan odbiera zestaw polityczny i to, co zostało powiedziane? Sam fakt tej konferencji, bym powiedział, no, wysokie znaczenie i fakt, że wzięło w niej udział naraz pięcioro właśnie najważniejszych polityków obozu rządzącego, pokazuje nam dwie rzeczy. No, po pierwsze, że PiS ma świadomość, że stało się coś jednak niepokojącego, coś, co niepokoi wyborców, także wyborców PiS-u, no i że musi jakoś na to zareagować. Możemy się domyślać, że być może były zrobione jakieś badania sondażowe, które właśnie pokazały taki obraz, który no, skłonił partię rządzącą do jakiegoś komunikatu, przede wszystkim do własnego elektoratu, myślę przede wszystkim przed świętami. Ja tę konferencję odbieram w dwóch planach. Najpierw patrząc tak partykularnie, to znaczy z punktu widzenia no, właśnie interesu partii rządzącej, można powiedzieć, że to jest dość zręczne posunięcie. No, jak powiedziałem, zdaję sobie sprawę, że jednak wyborcy mają poczucie pewnego chaosu, pewnego niepokoju, które jest szczególnie dokuczliwe przed świętami. I są wyborcy partii rządzącej, są politycy partii rządzącej, są politycy PiS-u do swojego wyborcy, który spotka się przy innych dole wyjść z takim komunikatem, że to rozumiemy właśnie pokój i my to jesteśmy gwarantami stabilności, my troszczymy się o to, żebyście nie mieli się czego bać. I to jest taki trochę, ja bym powiedział, w tej chwili udział w takim politycznym wyścigu do pokoju wyborców, a właściwie do ich wyprawienia spokojnie sytuacji. I tutaj na pewno służył bardzo taki, bym powiedział, no, spokojny, bardzo można powiedzieć, konsumacyjny i całkiem wokół tej konferencji. Natomiast z drugiej strony, że patrzymy na to w szerszej perspektywie, znaczy w perspektywie no, tego jednak pewnego klimatu, czy mocnego zaniechania, które dotyka w tej chwili Polskę, przede wszystkim polski parlamentaryzm, to kluczowe dla tej konferencji jest to, co się właściwie nie wydarzyło. To znaczy pytania, na które politycy PiS-u, jak rozumiem, nie chcieli odpowiedzieć, bo jeśli mamy wyjść z tej sytuacji klinicy, bez względu na to, kto ma tutaj większą winę, no to potrzebna jest jakaś rozmowa, potrzebna jest odpowiedź władzy na niepokój społeczeństwa i też na pytania opozycji. Tutaj była doskonała do tego okazja, żeby właśnie ci najważniejsi politycy w państwie odpowiedzieli na kilka pytań, które w imieniu opozycji, w imieniu społeczeństwa zadaliby im dziennikarze. Tak? Gdyby na te pytania padła odpowiedź, zapewne na wiele z nich mogłaby być odpowiedź przekonująca, to wtedy ten obraz tej konferencji byłby, myślę, zupełnie inny. Właśnie brak tych pytań i taka, bym powiedział, jednostronność przekazu. No, każdy oceniać tę konferencję głównie jednak właśnie w kategoriach takiego jednostronnego gestu, nie lubię tego słowa, ale użyję go, pewnego marketingu politycznego, który ma właśnie uspokoić wyborców. Natomiast ja nie widzę tutaj jakiejś wielkiej przestrzeni do podjęcia, przynajmniej na razie na tym poziomie, rozmowy nad powrotem normalnych prac parlamentu. Profesor Sławomir Sowiński, politolog Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 w naszym studiu dr Sebastian Gajewski, Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Temat oczywiście cały czas ten sam, czyli dzisiejsze wystąpienie piątki polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym m.in. premier Beaty Szydło, marszałku Sejmu i Senatu, prezesa Prawa i Sprawiedliwości i szefa Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan odebrał to, co zostało powiedziane? Sam fakt tej konferencji. Czy zarówno sam fakt tej konferencji, jak i to, co na tej konferencji zostało powiedziane, w mojej ocenie jest w pełni spójne z tym komunikatem, który płynął z Prawa i Sprawiedliwości w ciągu ostatnich dni, w ciągu tych wydarzeń, o których dyskutujemy. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość ustami prezesa Kaczyńskiego i innych swoich polityków komunikuje wyraźnie jedną informację. To znaczy porządek życia publicznego wyznacza Prawo i Sprawiedliwość i koniec. Prawo i Sprawiedliwość tutaj stosuje ten argument, który zresztą stosował wcześniej także w sporze o Trybunał Konstytucyjny, czyli argument zobowiązującego prawa. I nawet jeśli wszystkie działania marszałka Kuchcińskiego, marszałka Karczewskiego są zgodne z literą prawa, to trzeba powiedzieć, że te rozwiązania regulaminowe, na które oni się powołują, nie były pisane dla takich sytuacji. Dla mnie to jest bardzo, bardzo istotne i bardzo symptomatyczne, bo Prawo i Sprawiedliwość komunikuje tutaj, że po pierwsze ono wyznacza porządek życia publicznego, po drugie ono wyznacza obowiązującą interpretację przepisów prawa. Czyli mamy jakiś nowy porządek i to jest nasz porządek. Chociaż prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił nie tyle, że reguły ustala Prawo i Sprawiedliwość, tylko że reguły wyznaczają ramy prawne. Tak, oczywiście. To jest argumentacja, którą posługuje się Prawo i Sprawiedliwość, zresztą opozycja też, ale zwracam jeszcze raz uwagę na jedną rzecz. Mamy literalne brzmienie przepisów prawa, mamy określone rozwiązania prawne, ale prawo nie jest tylko w książkach, prawo żyje. Władzę ma ten, kto interpretuje prawo i tę interpretację narzuca. Tu jest komunikat wyraźny o tym, w jaki sposób i kiedy będziemy stosować określone rozwiązania wyznaczające porządek życia publicznego. Decydujemy my, to znaczy partia rządząca. I koniec. Jak w takim razie interpretować blokowanie ulicy Sejmowej? Czy blokowanie sali plenarnej? Niewątpliwie są to działania, które są niezgodne z regulaminem Sejmu, ale wpisują się w pewną atmosferę, która została w mojej ocenie jednak zapoczątkowana przez drugą stronę tego sporu, to znaczy przez stronę rządzącą. Zwróćmy uwagę, że i marszałek Kuchciński, i prezes Kaczyński powołują się, że po pierwsze działają zgodnie z regulaminem Sejmu, po drugie, że przecież były precedensy takich zastosowań w przeszłości. Oczywiście tak, posłowie głosowali kiedyś już w sali kolumnowej, dlatego że sala plenarna była w remoncie, a była powódź i trzeba było przyjąć szczególne przepisy. Czyli mamy rozwiązanie, było to rozwiązanie właściwe dla jakiegoś stanu nadzwyczajnego, dla stanu wyjątkowego. Dzisiaj posłowie obradowali, w ostatnich dniach posłowie obradowali w sali kolumnowej ze względu na to, że marszałek Kuchciński wykluczył posła Szczerba i inni posłowie przeciwko temu protestowali. Tutaj mamy sygnał wyraźny. My rozwiązania, nawet właściwe dla sytuacji nadzwyczajnych i w przeszłości wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych lub wyjątkowych stosowane, będziemy stosować wtedy, kiedy uznamy to za stosowne. I to jest rzeczywiście demonstracja, zarówno ostatnie wydarzenia, kryzys parlamentarny, jak i dzisiejsza konferencja. Jest to demonstracja siły ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Wyraźne pokazanie, że to my jako partia rządząca ustalamy reguły, to my wyznaczamy sytuacje, w których będziemy stosować rozwiązania, które oczywiście są przewidziane w prawie, tylko do tej pory albo nie były stosowane, albo były stosowane w sytuacjach nadzwyczajnych i mamy do tego legitymację, bo wygraliśmy wybory, mamy większość parlamentarną i wygrywamy w sondażach. Także ja nieco inaczej niż pan profesor nie widzę w tej konferencji prasowej żadnego elementu koncyliacji. Jeśli nawet jest to koncyliacja, to jest to koncyliacja pozorna, bo jaki jest komunikat z tej konferencji? No, opozycja może funkcjonować oczywiście i jest bardzo potrzebna, ale może funkcjonować na takich zasadach, jakie my ustalimy. I nawet jeśli one będą korzystniejsze niż te, które są dzisiaj, to znaczy pozwolimy opozycji ustalać porządek obrad co piątego posiedzenia Sejmu, to będzie tak tylko dlatego, że my na to pozwolimy.
komunikat zarówno i dla opozycji, jak i dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy zresztą myślę, że właśnie tego modelu sprawowania władzy, takiej władzy bardzo sprawczej, takiej władzy aktywnej, nie bojącej się działania, oczekują. Te momenty koncyliacyjne pojawiały się w wypowiedziach polityków Prawa i Sprawiedliwości. Pan wspomniał już o modelu brytyjskim, o którym mówił także w czasie konferencji prezes Prawa i Sprawiedliwości. Pojawiło się też zaproszenie do współpracy dla polityków opozycji, jeśli chodzi o rozwiązania gospodarcze. O tym mówiła premier Beata Szydło. Pojawiło się także zapewnienie marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, który stwierdził, że absolutnie celem Prawa i Sprawiedliwości nie było ograniczanie pracy dziennikarzy na terenie parlamentu. Wręcz przeciwnie, chodziło raczej o jej usprawnienie. Czy ja myślę, że te oceny rozwiązań dotyczących pracy, warunków pracy dziennikarzy w Sejmie czy w Senacie należy przede wszystkim pozostawić dziennikarzom. Jeżeli oni uważają, że te warunki są komfortowe, odpowiednie, a te zasady, które zostały wypracowane przez ostatnie 27 lat są w porządku, to wydaje się, że należałoby je zostawić. Ja bym chciał zwrócić uwagę na taką jedną rzecz. To nie jest tak, że my dzisiaj wykuwamy polską kulturę parlamentarną. To znaczy 27 lat niepodległej, wolnej Polski i wolnego, wybieranego w demokratycznych wyborach parlamentu, to jest również źródło pewnej tradycji, pewnych utrwalonych praktyk i zwyczajów i je należy szanować. Odwoływanie się w tym zakresie do jakichś praktyk, które są utrwalone w Niemczech, we Włoszech czy na drugim końcu świata, nie ma dzisiaj o tyle sensu, że mamy pewną utrwaloną kulturę parlamentarną. U nas są takie zwyczaje, a gdzie indziej one są inne. Tam wytworzyły się w określonych warunkach historycznych, politycznych, u nas kształtowały się w innych i to należy szanować, to jest bardzo istotne. Wspomniał pan, że ten koncyliacyjny charakter, który pojawił się w wypowiedziach polityków Prawa i Sprawiedliwości, pana zdaniem jest poniekąd przynajmniej pozorny, jeśli nie w całości, tak to odebrałem. Ale z drugiej strony pojawiła się chęć rozmowy z opozycją, a opozycja odpowiada, będziemy blokować mównicę, będziemy blokować salę plenarną, być może nawet do 11 stycznia. Jak wygląda z tej sytuacji, pana zdaniem? Ta sytuacja jest bardzo trudna. No, mamy komunikat, że Prawo i Sprawiedliwość chce rozmawiać z opozycją. Ja oczywiście zgadzam się z tym, że blokowanie sali plenarnej przez tak długi czas jest instrumentem, który jest niewłaściwy, a na pewno nie jest właściwy w warunkach demokratycznego państwa prawnego. Utrwala obraz tej sytuacji, która dzisiaj się dzieje, jako pewnego stanu nadzwyczajnego i tak naprawdę daje olbrzymi asumpt dla Prawa i Sprawiedliwości do kontynuowania działań, które wpisują się w taką politykę państwa stanu wyjątkowego, państwa stanu nadzwyczajnego. Ja myślę, że brakuje takiego spójnego komunikatu od opozycji co do oczekiwań rozwiązania tego konfliktu i wyraźnego gestu, tak jesteśmy w stanie rozmawiać i chcemy normalnie pracować. Tutaj stawiamy kropkę do rozmowy, wrócimy za minut kilka. Dr Sebastian Dajewski jest naszym gościem Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Informacje dnia w skrócie. Minęła 11.30. Spór polityczny zawsze był i będzie, ale powinien być konstruktywny i przynieść konkretne nowe rozwiązania, powiedziała premier Szydło. I od tych słów zaczniemy. W serwisie także prezydent Andrzej Duda, który za pół godziny powoła prezesa Trybunału Konstytucyjnego, oraz Meksyk, gdzie do 31 wzrosła liczba ofiar wybuchu na targowisku fajerwerków. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera zapraszam. Zaczynamy od wspólnego wystąpienia liderów Prawa i Sprawiedliwości w związku z sytuacją po piątkowych wydarzeniach w Sejmie. Premier Beata Szydło powiedziała, że obecny spór polityczny powinien być konstruktywny i przynieść konkretne, nowe rozwiązania. Szefowa rządu zapewniła, że sytuacja gospodarcza Polski jest stabilna. Na wspólnej konferencji z marszałkami Sejmu i Senatu oraz prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim premier podkreśliła, że Polska i Polacy oczekują dialogu, szczególnie teraz, przed świętami. Musimy zrobić wszystko, żeby to był spór polityczny konstruktywny, z którego będą pojawiały się później propozycje, projekty do współpracy, również te projekty, które będzie można wprowadzać w Sejmie. Z kolei zdaniem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego opozycja ostatnimi działaniami w Sejmie naruszyła prawo. Podczas konferencji prasowej były premier przypomniał, że będąc u władzy opozycja wielokrotnie powoływała się na obowiązujące rozwiązania prawne.
a dzisiaj uznaje, że zarówno to prawo, które reguluje pracę Sejmu, a więc regulamin Sejmu, jej nie obowiązuje, bo nikt nie znajdzie w regulaminie Sejmu prawa do blokowania pracy, do blokowania mównicy, do blokowania stołu prezydialnego Sejmu, czy wreszcie do okupowania sali sejmowej. Myśmy przecież mieli już precedensy tego rodzaju działań ze strony samobrony, ta analogia się narzuca. No i przecież nikt nie miał wtedy wątpliwości, że to działania nielegalne. Jarosław Kaczyński zaapelował do opozycji, aby ponownie zaczęła działać zgodnie z prawem. Bo posłowie opozycji podlegają prawu, tak jak wszyscy inni obywatele. Nie mają tutaj żadnych przywilejów i podlegają w szczególności temu prawu, które obowiązuje w pracy Sejmu. No ale podlegają także prawu innemu, temu ogólnemu, także prawu karnemu. A proszę pamiętać, że i przepisy prawa karnego są tutaj łamane. I że mamy tutaj do czynienia także z akceptacją działań, które no, w oczywisty sposób mają charakter przestępczy. Wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński zaproponował poszerzenie uprawnień dla klubów opozycyjnych w Sejmie. Zaznaczył, że warunkiem wprowadzenia ustępstw jest powrót do normalnej pracy parlamentu. W samo południe prezydent Andrzej Duda powoła prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatami są sędzia Julia Przyłębska oraz sędzia Mariusz Muszyński. Podczas uroczystości planowane jest wystąpienie prezydenta, ale już wczoraj sędzia Mariusz Muszyński mówił, że w fotelu prezesa raczej widzi swoją kontrkandydatkę. To nie, chyba nie jest kwestia wyróżnienia, bo to jest ciężka praca. To ja raczej czuję obowiązek, chociaż uważam, że pani sędzia Przyłębska jest lepszym kandydatem, ponieważ ma doświadczenie sądowe, a to jest bardzo potrzebne. Za dużo jest tutaj nas, naukowców, profesorów, a chyba za mało sędziów, którzy przetarli się przez te wszystkie boje liniowe. Przypomnijmy, Zgromadzenie Ogólne Sędziów, które wskazało kandydatów na prezesa, zebrało się wczoraj wczesnym popołudniem. I choć wiceprezes Trybunału Stanisław Biernat uważa, że uchwała jest nieważna, bo nie zapadła wymaganą większością głosów, Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent prezesa Sądu Konstytucyjnego już wybrał. Wczoraj do składu orzekającego zostali włączeni sędziowie Henryk Cioch, Mariusz Muszyński i Lech Morawski, których wcześniej do orzekania nie dopuszczał profesor Andrzej Rzepliński. Wystąpienie prezydenta o 12 będziemy dla Państwa transmitowali na antenie Polskiego Radia 24. Do 31 wzrosła liczba ofiar wybuchu fajerwerków w Meksyku. Do tragedii doszło na targowisku na przedmieściach stolicy kraju. Ponad 70 osób zostało rannych. Przyczyna wybuchu fajerwerków nie jest jeszcze znana. Akcję ratunkową na miejscu prowadzą zarówno strażacy, pracownicy pogotowia, jak i paramedycy oraz żołnierze. Lokalne władze zamknęły część dróg, bo fajerwerki wybuchały jeszcze przez długi czas po pierwszej eksplozji. Lekarze informują, że niektóre ciała są tak spalone, że identyfikacja zwłok będzie możliwa wyłącznie za pomocą testów DNA. Część rannych ma poparzenia aż 90% ciała. Niektórzy zostali już wysłani na specjalistyczne leczenie do Teksasu w Stanach Zjednoczonych. Targowisko Tultepec na obrzeżach Mexico City jest największym targowiskiem fajerwerków w całym kraju. Prognoza pogody. Na zachodzie i południu dziś niebo bezchmurne, na pozostałym obszarze więcej chmur, słabe opady mrzawki lub śniegu. Temperatura przeważnie od 1 do 4 stopni, cieplej na Dolnym Śląsku 5-6, a w rejonach podgórskich Sudetów miejscami nawet 8 stopni. Teraz to wszystko, kolejny serwis informacyjny punktualnie o 12. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 11:35. Polskie Radio 24. Punkt widzenia. W naszym studiu przypomnę dr Sebastian Gajewski, Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Odnosimy się oczywiście w dużej mierze do tego, co zostało powiedziane kilkadziesiąt minut temu w trakcie wspólnej konferencji najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Odpowiada już także opozycja. Domyśla się pan zapewne w jakim tonie? Nie, to krótka podpowiedź. Ryszard Petru mówi tak, jeżeli nie będzie otwartości, protest w Sejmie będzie kontynuowany, a przez otwartość ze strony Prawa i Sprawiedliwości rozumie spotkanie z prezesem PiS-u. Z kolei Ewa Kopacz mówi tak, zanosi się na święta w Sejmie. Jarosław Kaczyński zdecydował, że ani kroku w tył. No, te komentarze ze strony opozycji w ogóle mnie nie dziwią. No ja myślę, że jeżeli tutaj przewodniczący Nowoczesnej oczekuje spotkania z prezesem Kaczyńskim, no to jest dosyć oczywiste, skoro i
prezes Kaczyński, marszałek Kuchciński i premier Szydło twierdzili na tej konferencji, że wyciągają do opozycji rękę i oczekują propozycji konstruktywnej współpracy. Ja zresztą nie widzę innego sposobu na rozwiązanie tego sporu, jak właśnie rozmowa. Tutaj skoro opozycja chce bronić podstaw demokratycznego państwa prawa, to nie może czynić jako podstawowego instrumentu w tym zakresie, no jednak naruszania regulaminu Sejmu. Oczywiście sytuacja jest nietypowa, sytuacja jest nadzwyczajna, sytuacja jest wyjątkowa, bo nie bez powodu mówimy o kryzysie parlamentarnym. Takie zdarzenia jednak w ostatnich 27 latach w polskim parlamencie co do zasady nie miały miejsca. Aczkolwiek no, musimy sobie zadać pytanie, co dalej? No, ile można siedzieć w ciemnej sali plenarnej i czemu poza demonstracją ma to służyć? Ja jestem przekonany, że jeżeli opozycja uważa, że ustawa budżetowa została uchwalona z naruszeniem regulaminu Sejmu, a tak naprawdę odpowiedzi na to pytanie nie znamy, a wyjaśnienia ze strony marszałka Kuchcińskiego w mojej ocenie nie są w pełni przekonujące, to należy postępować w sposób, który został przewidziany w Konstytucji. To znaczy przypominam, że Trybunał Konstytucyjny jest uprawniony nie tylko do badania materialnej, merytorycznej strony zaskarżonych do niego ustaw, ale także poprawności postępowania, które poprzedza przyjęcie danej ustawy i były już takie przypadki, kiedy Trybunał Konstytucyjny uchylał moc obowiązującą ustaw ze względu na to, że postępowanie w Sejmie było postępowaniem wadliwym, naruszającym regulamin Sejmu. Także jest taka możliwość i myślę, że na tym opozycja powinna się skoncentrować. O Trybunale za moment. Jeszcze jedno pytanie dotyczące wypowiedzi byłej premier Ewy Kopacz. Co może mieć na myśli, mówiąc, że Jarosław Kaczyński jej zdaniem zdecydował ani kroku w tył? Ja myślę, że pani premier Kopacz no, dosyć trafnie wyczuwała podstawowe intencje ze strony Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości. Ja szczerze powiedziawszy podzielam pogląd pani premier Kopacz. Tu nie ma miejsca na odwrót. To znaczy Jarosław Kaczyński, tak jak mówiłem wcześniej, w sposób wyraźny i konsekwentny neguje dotychczasowy porządek życia publicznego, życia politycznego w Polsce i deklaruje, ustanawia działaniem ze strony Prawa i Sprawiedliwości nowy porządek, który nawet jeśli opiera się na tych samych normach prawnych, o takim samym brzmieniu, to jednak już nieco innej treści, nieco innej praktyce. Ja bym tak to odbierał. Ale z drugiej strony za nami przecież spotkanie marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z przedstawicielami mediów. Były dwa takie spotkania po ostatnim. Marszałek zapowiedział, że do końca pierwszego tygodnia stycznia obowiązują stare zasady, potem zostaną wypracowane nowe wspólnie ze środowiskiem dziennikarskim. Wniosek z tych spotkań, które miał marszałek Karczewski, był jeden, że dziennikarze sejmowi i senatcy nie widzą potrzeby wypracowywania nowych zasad i w mojej ocenie ta cała dyskusja powinna się na ten temat po tych spotkaniach skończyć. No, ja trochę współczuję marszałkowi Karczewskiemu, tutaj został wyznaczony przez Prawo i Sprawiedliwość, być może ze względu na to, że ma trochę taki głos dobrotliwego, wędrownego kaznodziei do pełnienia roli mediatora i no, pokazywania tej lepszej twarzy Prawa i Sprawiedliwości. Jest to nieco zabawne i myślę, że rola ta jest bardzo ciężka. W szczególności, że marszałek Karczewski jakby już po jednoznacznym komunikacie ze strony dziennikarzy, że te reguły, które wypracowane zostały przez ostatnie 27 lat są prawidłowe, no, twierdzi, że jednak istnieje potrzeba wprowadzenia nowych zasad organizacji pracy sprawozdawców parlamentarnych. Czy też nie jest tak, że jakby idealizuje te zasady obecności dziennikarzy w Sejmie, ale chcę zwrócić uwagę, że te rzeczy, które no, były jakoś tam bulwersujące i na które też sami posłowie i senatorowie się nie zgadzali, chociażby w przeszłości nieograniczony dostęp dziennikarzy do hotelu poselskiego, do sali plenarnej, to zostało zniesione i to chyba niczyich wątpliwości nie budziło, że dziennikarz nie powinien mieć dostępu do sali plenarnej, do tej części, gdzie nie powinien mieć również dostępu do hotelu poselskiego, ale te kwestie zostały uregulowane i teraz tak naprawdę niczyich wątpliwości nie budzi, że ta praktyka jest w porządku i daje komfort jednej z drugiej strony. Jeśli pan pozwoli, to proszę o rozmowę jeszcze kolejnego gościa, profesor Piotr Wawrzyk, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Panie profesorze, jak pan ocenia przebieg dzisiejszej konferencji Piątki Polityków Prawa i Sprawiedliwości? Czemu on te strony nie wiedział?
to była taka trochę, wydaje się, gałązka oliwna wyciągnięta z strony opozycji, propozycje, które miały skłonić opozycję do tego, żeby wycofała się z blokady sali plenarnej. Pytanie tylko, czy zostanie przez propozycję zaakceptowane. A co panu odpowiada intuicja? Myślę, że bardzo wiele zależy od tego, czy panowie, to znaczy szefowie dwóch głównych partii, czyli Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej, spotkają się jeszcze przed świętami, czy nie. Jeżeli się spotkają i osiągną jakiś konsens, to okupacja całej tej mowy się zakończy. To jest bardzo daleko idąca propozycja, bo do tej pory, zwróćmy uwagę, nie było tak, żeby w cudzysłowie opozycji, szef opozycji miał aż tak wysoką pozycję, która zaproponował prezes Kaczyński. Nie było też tak, żeby opozycja samodzielnie kształtowała porządek obrad jakiegokolwiek posiedzenia. To jest daleko idące ustępstwo, tak to nazwijmy, może nie ustępstwo, ale ręka wyciągnięta do opozycji. Myślę, że opozycja, gdyby patrzyła na to z czysto merytorycznego, a nie emocjonalnego punktu widzenia, to powinna tę propozycję zaakceptować. Doktor Gajewski? No ja jeszcze raz podkreślę, no nie ma innego sposobu rozwiązania tego konfliktu jak rozmowa. No,